Cześć. Ostatnio robiłem program na Mierzei Wiślanej i nic takiego fanciarskiego nie znalazłem, prawda? Jesteśmy dzisiaj w Kalbrek Lip dawnym, a dzisiaj Krynicy Morskiej. Jest poranek, godzina 6:45 i czas start. Postanowię się zrehabilitować i jakiegoś takiego fajniejszego fanta znajdę, żebyście powiedzieli: wow, rany, tu chyba naprawdę była jakaś wojna, a nie porzewiałe kawałki blachy, dobra? Czyli czas start, rehabilitacja Olafa Popkiewicza. Mam zadanie, znaleźć coś ciekawego. Trzymajcie za mnie kciuki, bo inaczej tego programu nie będzie. Zobaczcie, jaki rów strzelecki, a tu stanowiska strzeleckie. Widzicie, jakieś liczne. Aż się serce kraje, że nie mogę tu nic znaleźć, ale obiecałem wam i muszę coś znaleźć. Tutaj właśnie broniła się Kalbrek Lip, czyli zachodnia część Krynicy Morskiej. Zapadam się w liście, aż po kolana. To jest tyle ich nawalonych. O, idziemy sobie tym stanowiskiem. Wszędzie dzwonią druty. No i zobaczcie. Kolorek. A to jest stanowisko ogniowe. Patrzcie, jaki mieli widok stąd. Sprawdzicie mnie? Mam to wykopać? Koledzy, nie wydaje mi się, żeby było głęboko, więc co, pinpointer. Jest, już mam. Uwaga. Łuska wystrzelona. Niemiecka od Mausera. Widzicie? Stąd proli. Gdzieś stamtąd przychodzili Rosjanie i Niemcy się bronili. Jesteśmy w rowie strzeleckim właśnie. Na szczycie jednej z bardzo wysokich wydm. Zobaczcie jeszcze raz. O, widzicie? Świetne pole ostrzału. Ale to jest czubak sujaki. O, grzyta. Co my tu mamy? Włączam i dokonuję ekstrakcji. Zobaczcie. To mnie zawsze bawi na Mierzei nieodmiennie. Was pewnie też. Uwaga. Pod mchem leżała. Słuchajcie, oni tutaj mieszkali. Oni mieszkali przez wiele miesięcy, więc sobie musieli zapewnić wszystko. Maszynki do mielenia mięsa bardzo się przydawały. I konina była w cenie, słuchajcie, bo zasobów już brakowało, wszystkiego brakowało, więc żerali własne konie, bo i tak te konie już nigdzie nie miały ich zaprowadzić. No, także maszynka do mielenia mięsa. No zobaczcie. No i Salz.
Na pewno widzę napis Neusel. Widzicie? Dobra, lecimy dalej. To chyba nie jest to, o co mi chodziło, także szukamy dalej. Ładny sygnał. Jakby zagłębienie przy ziemiance, może śmietnik. Popatrzcie. Tutaj mamy dołek. O, wali tam, wali, wali. Kopiemy. To jest na dnie tej ziemianki. Wszystko. Widzicie? To jest rant tego wiaderka. Trzeba to wyciągnąć, na czerwono pomalowane tylko, albo emaliowane raczej na czarno, widzicie? Oni trzeba to wyciągnąć. Samo się nie wyciągnie. To jest na dnie tej ziemianki, więc nie wiadomo, co tam jeszcze jest. Bo to wiaderko może zaciemniać inne sygnały. Mogą leżeć fajne rzeczy, całkiem. O, przywaliłem. Ma tendencję do wyjścia. Obrócę obraz. A, to nie wiaderko. Mniejszy. Widzicie? Nic w środku niestety nie ma. Eleganckie naczynie. O, proszę Państwa. Coś tu jest napisane. Niestety nic. Ale patrzcie, z głębokości nikt tego nigdy nie wyjął. Emaliowany. Niestety zdaję sobie sprawę, że nie zbliża mnie to do wypełnienia obietnicy, którą wam dałem. Szukamy dalej. Kolor. Co my tu mamy? Ładnie dalej. Głęboko to. O kurk. Muszę jeszcze spadel wziąć. O, jest. Chyba w to uderzył. To nie jest mały. Sygnał był jak kolorowy. Jest. Chyba już nawet tego dotykam. Zobaczcie. Ruszyło się. Oznaka? Nie, cholera. Jakiś Helmut w swojej mecie. To jest, zobaczcie, tutaj kamyczki takie powkładane. Jakie to słodkie. O, widzicie kwiatuszek po środku. I tutaj jest jakaś zawieszka. Co to jest? Zaraz to wyczyszczę. O, zdóbka, cywilna. To nie jest nic wojskowego. O, widzicie? Jak to było? Tutaj jakieś takie kółeczka są, widzicie? Dlaczego, jak to się zawieszało? No, no do zawieszania coś. Już mi słońce oślepia. Nie no, piękne to było, ażurowe. Ażurowe, piękne. Ja sobie patrzę, czy taki wezmę. Oczyścimy to, preciozum. Jarmarczny, ubogi prezencik od Hansika, który no nie miał za dużo pieniędzy, to złocone było kiedyś nawet, takie jakimś tombakiem pewnie. No widzicie? No słoneczko takie. Swojej ukochanej Hansik pewnie chciał przywieźć. No i co? I Hansik nie doczekał. No ładny misterniowy. No dzierany. No powoli piasek z tego schodzi. Widzicie? Powoli piasek z tego schodzi. To prawie była odznaka.
No nic, nie zawsze musi być kawior. Szukamy dalej. O, zobaczcie, tutaj widać, jak szkopy sobie chytrze z beczki po paliwie zrobiły piecyk. Widzicie? Beczka normalna po paliwie. Odzmyślne Niemce, nie? Niemcy sobie radzili jak mogli i zrobili piecyk. Zrobili piecyk z jakiejś puławy. To jest jakaś puława, widzicie? No każdy orze jak może, nie? Kiedy przycisnęło, kiedy było zimno, z wszystkiego można było zrobić piec. Dobra, lecimy dalej. To taka ciekawostka. Wykrywacz dłoń i atakujemy. Wygląda całkiem ładnie. Kolorowym. I gdzie to jest? Świergoli. Może być coś większego, stalowego po prostu. I też taki wtedy sygnał wydaje. Zobaczymy, co my tu mamy. To jest też ziemianka. Kurde. Jak hełm, słuchajcie. Nie chcę zapeszać, ale to brzmi jak hełm. Zobaczymy. Oczywiście może być garnek równie dobrze. Głęboko. To jest coś głęboko, moi drodzy. Daję jak głupi. Nie wiem, czy już się znudziliście tym kopaniem? Ja się nigdy nie nudzę kopaniem. To jak, słuchajcie, ciągłe granie w pokera. To jest uzależnienie. Ja jestem bardzo chorym, uzależnionym człowiekiem, słuchajcie. Uwielbiam kopać. Po prostu no nic na to nie poradzę. To jest nieuleczalna choroba. O, coś jest, cicho. Nie, korzeń. Jest, mam. Pod korzeniem coś jest. Co my tu mamy? Hełm to raczej nie jest. Już czuję. Raczej to nie hełm. No nic, a to wyciągnąć, nie? To jest taka bardzo zasypana ziemianka. Już się udało. Uwaga, podniesienie. Ręce, które leczą. Ta-dam! Piękne wiadro emaliowane. Ale to nie koniec. Fajnie mi włosy zwisają, co? Ja nie będę tego poprawiał. Ja nie jestem i tak piękny. O, jest tam coś. Jest tam coś dalej. Drugie wiadro! No nie, a to hitlerowcy padli. Nie, to nie wiadro? O! To wam pokażę. Zobaczcie. Widzicie? O, Niemcy jakieś wypieki chyba robili. Szklany pojemnik. Nie udało mi się go potłuc, na szczęście. No i tego bym w życiu nie znalazł. Po co wykrywacza? Bo jest całe zrobione ze szkła. Jena, Glas, Schott und Gensende i na dole Gesgesch. Niemieckie żarotworne naczynie. No. Jestem bardzo z siebie dumny. Wykopałem żarotworne naczynie po tych hitlerowcach. Szukamy dalej. Zapodajmy. Widzicie to coś? Wyciągniemy to. O,
kuchnia była. O, kuchnia. A, porządny garneczek z łóżkiem. Tak, kuchnia polowa. Skarby. Zachciało się skarbów. Teraz doprowadzę do porządku moją fryzurę. Widzicie, oddalimy. O, tutaj mamy jakąś konstrukcję, jakiś cokół zrobiony z cegieł. I tutaj wali po prostu jak... Zobaczymy, co to jest. Tutaj wystają jakieś metalowe elementy, widzicie? I one tak walą. Tak, to są ruszty. Z piec. Taka prostokątna konstrukcja, o, widzicie, tak mniej więcej to ma 70 cm w jednym boku. I tutaj mamy ruszty, wystają, widzicie? O, to są ruszty od tego pieca. Nie będziemy tego rozwalać, niech sobie zostanie. Pamiątka. Tu siedzieli jacyś ważniejsi, bo wygód jest pełno. Natomiast jeżeli chodzi o znaleziska, to zobaczcie, to dalej są jakimiś takimi ciekawostkami. W dalszym ciągu to nie to, co wam obiecywałem. Taka stara, dobra Mierzeja Wiślana. Szukamy dalej. Ale ziemiana. Niemcy musieli coś jeść, nie? Łóżki po konserwach, świetnie. Trzecia Rzesza pozostawiła różne rzeczy, w tym żelazka na przykład. No to jest niemiecki śmietnik i to jest żelazko, kochani, Niemcy nowoczesne byli. To jest żelazko elektryczne, nie byle jakie, chromowane, model deluxe. Co my tu jeszcze mamy oprócz tego żelazka? O, widzicie? Buteleczka. Musimy ją podważyć, żeby jej nie rozwalić. Już się obruszała. Jest. A, perfuma. O. Jakby ktoś nie wierzył, że to jest niemiecka perfuma i niemieckie żelazko, proszę. Proszę, patrzcie i płaczcie. Co tu jest napisane? O, jeszcze perfumy trochę zostało, widzicie? Rote Marke. Czerwona marka? I tutaj jest Jarina. Może zażyję tej perfumy, bo trochę jestem śmierdzący. Już wylałem perfumy na siebie, także teraz przepięknie pachnę. Dobra, dosyć tych głupot. Żelazko elektryczne być może dałoby się używać nawet tej ziemiance. Dlaczego? Bo ziemianka ta posiadała także oświetlenie elektryczne. Skąd ja to wiem? Zaraz zobaczycie. Widzicie, tu mamy przewód, tak, dobra. Ale na końcu tego przewodu, tutaj w dziurze, wszystko się zgadza. Mamy kabel elektryczny, na jego końcu było to. Jaka fajna obsadka do żarówki. Taka archaiczna. Z jakimś takim tutaj dociskiem. Ciekawe, nie?
O, patrzcie, to jest kolejny dowód na to, że mieli prąd z tej samej dziury, łącznik elektryczny. Ein aus! Porządny. Trochę potłuczony. Czyli niemieccy żołnierze mieli tutaj agregaty prądotwórcze, tak się domyślam. No, no były takie mobilne agregaty w niemieckiej armii, tylko musiało być paliwo. No. Tutaj z paliwem też pewnie było kiepsko, no ale jak to była jakaś ważna ziemianka, to sobie pewnie oświetlali ją, prawda? Mieli prąd, kurka wodna, w środku lasu. To jest prawdziwa ziemianka z wygodami, słuchajcie. I pytanie, czy ta ziemianka z wygodami była ziemianką dla cywilów? No zachodziła tutaj wielka ewakuacja, prawda? Także głównie cywilów tutaj ratowano i cywilów była tutaj przewaga, mniej żołnierzy. Więc może właśnie dla ludności cywilnej zapewnili takie wygody, dla dzieci, kobiet. No na razie nie znalazłem tutaj niczego wojskowego, więc możemy się skłaniać ku temu, że tu byli cywile. Widzieliście tą dziwną zawieszkę, taką śmieszną, jakby tutaj byli cywile, tych wojskowych rzeczy jest dużo mniej. Włosy mi rozczochrało, ale jestem szczęśliwy. Teraz sobie odpocznę. Nie przeszkadzajcie. Dalej tu siedzicie? No przepraszam, słuchajcie. Trochę się przespałem. Lecimy dalej na kopanie. Dobra, naładowałem akumulatory i w bój. Mierzenie to ciągła wspinaczka. Góra i dół. Zobaczcie. I ciągle się wspina do góry i schodzi na dół. I szlak człowieka trafia. Wiem, mam duży dekolt. To sobie pomyśleliście pewnie. Moja córeczka mi wyciągnęła. Nie to, że chciałem być sexy. A ja się nie poddaję. Jeżeli sobie myślicie, że się poddałem, to się grubo mylicie. Od kiedy się tak łatwo nie poddaje i w końcu coś znajdzie. To jest tak zwany bituch okopowy. Obraz wraz, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Widzicie? Tutaj coś jest, widzicie? O. Wiecie, co to jest? Ponad wszelką wątpliwość jest to głowica magnetu. Wbitego pionowo i da się go wyciągnąć. Uwaga! Widzicie? W bituch okopowy. No powiedzmy sobie szczerze, bagnet nie jest w mintowym stanie, ale zawsze to bagnet zmierzeli, prawda? Uwaga, opukujemy go. O, dostał. Dostał po tyłku przez te lata. Niemiecki bagnet S84x98, ale stan, no kaplica, agon, czy jak tam wolicie. Ma jakie okładki? Jest tak obrośnięty, okrutnie, że ciężko nawet powiedzieć, no ale co, jakiś konkret chociaż pierwszy. Tylko, że no niestety, no patrzcie, to pionowo wbicie mu nie służyło. Strasznie przekorodowany. Wbituch okopowy. A okładki ma, poczekajcie, niech no sprawdzę. Chyba ebonity, wiecie? Chyba ma ebonitowe te okładki. Z
są ponacinane, a drewniane były takie. Ale patrzcie, jak obóz. Bituch okopowy. Bagret nawet w takim podłym stanie to w dzisiejszych czasach to jest coś fajnego. Więc jest pamiątka na pewno, no, bagnet, który stanowił uzbrojenie niemieckiego żołnierza, który miał na swoim uzbrojeniu także Mausera 98 w bituchu okopowym. Lecimy dalej. Ale wielkie zmiany. Takie na konie. Tam bagienka. Przejdziemy się przez bagienkę. O jest, słuchajcie. Wydaje mi się, że te pieniądze, co zbieram na Patronite'a od was, to najbardziej się przydadzą na operację kręgosłupa. No stary, jak głupi, biegam po lesie i cały czas się schylam, cały czas coś dźwigam. Wyszarpuję z ziemi. Ciężkie jest życie, dobra? Nie panikuję, idę dalej. No zobaczcie, przekleństwo wszystkich poszukiwaczy. Obręcz odwozu. Jak się wkopiecie w środek tego, to sygnał wam ciągle idzie, idzie, wkopujecie się w dół, ale ten sygnał zaczyna zanikać. Jak już macie wielką dziurę rozkopaną i wtedy zaczynacie kopać na boki i właśnie się okazuje, że to jest ponad metrowej średnicy obręcz odwozu. Okropieństwo. Zobaczcie. Tu mamy takie dziwne coś, nie? Wygląda jak pudełeczko. Ale coś tu w środku jest. Zaraz zobaczymy. Coś to pudełeczko w sobie kryje. No, ciężko idzie, ale damy radę, widzicie? Coś tu w środku jest. I to jest jakimś papierem takim wyłożonym, z wierzchu jest tylko blacha. Ale muszę mieć dwie ręce, żeby to zrobić, a jedną teraz trzymam kamerę, więc uwalniamy się. O, widzicie? Mi to wygląda jak tubka. Patyczkiem spróbujemy to wydłubać, żeby nie zniszczyć tego, po co to rozwalać. Jak nie ma potrzeby, to nie rozwalamy. Tak, to jest tubka na pewno, widzicie? A? To jest na pewno tubka, widzicie? Teraz ją wydobyć tak, żeby wszystkiego nie rozwalić naokoło. O, uwaga, mam ją. O, jest. Widzicie? Wewnątrz tego pojemniczka. W środku była tubka. Z jakichś powodów ktoś ją tam wsadził. Nie wiem, czy to było oryginalne opakowanie na tą tubkę. Widzicie? Jest tubełka. Ciekawe, co to za mazidło. Jakiś punkt, nie wiem, opatrunkowy, coś w tym rodzaju. Jakiś lek to jest. Najprawdopodobniej wsadzimy go z powrotem. O. Szukamy dalej. Lepiej, żeby to było odznaka w środku, no ale niestety. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zdarza się i tak, że zobaczcie, znajduje się niemieckie medykamenty w takim stanie. Zobaczcie, to jest świetna rzecz. Wiecie, co to jest? Nitka chirurgiczna. A tutaj różne tajemnicze tynktury. No raczej bym unikał wstrzykiwania tego sobie, ale ciekawe, co to jest. Zobaczcie, ile tego wyszło. Po tych wszystkich igłach,
tych tubkach na maści, tych fiolkach, tych zastrzykach. Wygląda na to, że to nie był zwyczajny jakiś punkt opatrunkowy, raczej jakiś no, punkt szpitalny wręcz. Widzieliście tą nitkę chirurgiczną do szycia ran? Kolorek. O, widzicie? To już widać. O, jaki ładny! Zobaczcie, niemiecki guzik groszek. No to nic takiego, nie? Ale cały w białej farbie. Od parki niemieckiej. Na 100%. Widzicie? Widzicie, co to jest? Jaki ładny guzik groszek. Tylko że ciekawy. Bo ten guzik groszek pochodzi z tak zwanej parki. Parki dwustronnej. To była taka niemiecka kurtka kamuflażowa. Z jednej strony miała kamuflaż letni, a z drugiej zimowy. No i to są właśnie guziki z tej strony zimowej. Tutaj była wywalona chyba jakaś parka. Poszukamy innych guzików. Niestety przy parkach Niemcy nie nosili odznaczeń, tylko na mundurach swoich to była taka wierzchnia kurtka, jakby dwustronna, kamuflażowa, więc nadziei na odznakę między tymi guzikami nie ma. Kolorek. Kapsel, ślad po wszechobecnych turystach. Ciężko. Odłamek. Ślad po wszechobecnej wojnie. A ten sygnał mi się podoba, powiem wam szczerze. Cieszymy się, chodźcie. Chodźcie, cieszymy się, wreszcie. Już lecę po kamerę. Powoli dzień się chyli ku upadkowi. Tu mamy sygnał. Ja już się domyślam, co tutaj jest, bo już to wsadziłem łapę. Tu się przyznam bez bicia. Uwaga. I pokazuję wam. I objaśniam. Pa-bam! Bagnet w pochwie. Kochani, ile ja się nachodziłem, żeby ten niemiecki bagnet w pochwie znaleźć, to jest normalnie historia. To co, robimy ekstrakcję? Bajoneta? No, obejrzyjmy go przed ekstrakcją. Tak wygląda. Już nie będzie wyglądał tak samo. Zobaczymy, czy głownia jest ładna. Leżał płasko, więc może mieć całkiem ładną głownię. Nie ma żabek w ogóle, widzę. Tak. Miał wyciągnięte żabki, ma drewniane okładki, więc będę się starał walić im tak ostrożnie, żeby nie rozwalić tych okładek za bardzo. Chociaż już niewiele z nich zostało, powiedzmy sobie szczerze. Uwaga! Oto starożytna sztuka ekstrakcji niemieckiego bagnetu z pochwy. Mamy szpadel, mamy bagnet. Uwaga! Ostukujemy bagnet.
Tak, żeby się nam obruszał trochę. Tak. W tej pochwie. Obruszał się, widzę. Ciekawe, czy wyjdzie. Coś widzę, tu jakiś ruch. Jakby. Jakby miał ochotę, słuchajcie. Uwaga. Aha. Ten majonet chce wyjść z tej pochwy. Trzeba mu trochę pomóc. Pochwa się rozlatuje. Ale myślę, że wyjdzie. Uwaga. Tak, trzymają go sprężyny, zobaczcie. Widzicie, ta pochwa już jest, no, leciwa, że tak powiem. Uwaga, tak wygląda teraz. Z tej pochwy. Jest. W pochwy niestety zostało tyle. Natomiast sam bagnet jest całkiem głownia ładna, widzicie? Nie będzie szczerbca. I tyle się trzeba było nachodzić dla takiego jednego bagnetu, widzicie? Tyle to trzeba było mozołu do wykonania jednego stochu, widzicie? Żeby ten jeden bagnet znaleźć dzisiaj na Mierzei, to prawda w całkiem niezłym stanie, jak na tyle lat ziemi. Musiałem cały dzień chodzić. Żyła mi tu wyszła na czole. Moje stare kości się buntują, a ja chodzę cały dzień. No czasy się zmieniają. Mierzeja jest bardzo przeszukana. Nie mówię, że w całej Polsce tak jest przeszukane. Nie. No ale akurat miejsce zwane Mierzeją jest bardzo przeszukane, że cały dzień trzeba chodzić, żeby taki bagnet znaleźć, a i to jest, powiedzmy, szczęście. To jest bagnet S84x98, standardowy bagnet, który dostawał każdy niemiecki żołnierz, który uzbrojony był w karabinek lub karabin systemu Mausera, czyli Mausera 98. Także nie jest to niby wielki cymes. No, kiedyś znajdowało się tych bagnetów dużo więcej, no co prawda w pochwach mniej, ale te bagnety są jednym z najpopularniejszych znalezisk tak naprawdę na II wojnie. Ja nie mam wam zamiaru teraz wtryniać, że Boże, sensacja archeologiczna, znaleziono niemiecki bagnet. Nie. Chciałem wam pokazać, ile to trzeba mozołu, żeby coś znaleźć, ile to trzeba samozaparcia, ale przyznacie sami, że widoczki były ładne dzisiaj, prawda? Te motylki, te drzewka i tak dalej. I pokazałem wam tym razem znój takiego poszukiwacza, który zaparł się i musi coś znaleźć. A teraz idę do pensjonatu i tam zemdleję. Jadę.